Dolnośląskie miody zapraszają na słuchowisko. O cukrach w miodzie. Miód jest żywy. Na przykład krystalizuje tym szybciej, im więcej zawiera glukozy, a tym wolniej, im więcej w nim dekstryn i innych ciał koloidalnych. Najłatwiej krystalizuje glukoza, a już trudniej fruktoza. Miód wciąż pracuje jak żywy organizm, jak wino. W miodzie pochodzenia spadziowego jest przewaga glukozy nad fruktozą. Oprócz tych dwóch cukrów może być jeszcze sacharoza, a raczej jej resztki, które w dobrze dojrzałym miodzie nie powinny przekraczać 5%. Ponieważ sacharoza znajduje się głównie w nektarze, gdzie jej jest około 70%, więc jakiej to pracy musiałyby dokonać pszczoły i enzymy, by ją rozszczepić na dekstrozę i lewulozę i by jej zostało te mniej niż 5% w miodzie nektarowym i do 10% w spadziowym. Rzadko, ale zdarza się, że w miodzie można też znaleźć maltozę. To też jest dwucukier zwany cukrem słodowym, bo największe jego ilości występują w słodzie, zacier, brzeczka i tym podobne. Związek ten składa się z dwóch cząsteczek glukozy i powstaje z rozkładu skrobi i glikogenu pod wpływem enzymu amylazy. W miodzie znajduje się nie tylko rzadko, ale jest go bardzo mało. Wspomnieć o nim wypada tylko dla porządku. Dekstryny, czyli wielocukry, polisacharydy, występują w miodzie nektarowym w minimalnych ilościach. Najwyżej do 3% w miodzie spadziowym jest ich dużo więcej, bo do 10%. Są one produktem niezupełnego rozkładu skrobi lub glikogenu. Tu też działają enzymy m.in. także i amylazy. Dekstryny występują nieraz obok maltozy, a na co dzień spotyka się je z nimi wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia na przykład z pieczoną skrobią, mąką, a więc choćby w skórce chleba. Z innych cukrów można nieraz spotkać w miodzie melezitozę, trójcukier, występujący głównie w miodzie spadziowym, szczególnie modrzewiowym. Związek ten przyspiesza krystalizację miodu.